い。Cześć, witam Was serdecznie na moim kanale. Po pierwsze chcę Wam powiedzieć bardzo, bardzo, bardzo dziękuję za miłe słowa wsparcia, za lajki itd., itd. Jak pewnie każdy vloger czy youtuber, jakkolwiek to nazwać, ma swoje dni zwątpienia i takie miałam rano, mówię, a może nie powinnam tego nagrywać, może się wygłupiam, wiecie jak to jest. Aż tu nagle dostaję tak miłe i pozytywne komentarze, że no co zrobić, no chyba to jest jakiś znak i postaram się słuchać tego znaku. Także chciałabym Wam pokazać 6 moich ulubionych, najukochańszych sukienek, takich moich perełek, które mam nadzieję, że zostaną ze mną jak najdłużej, bardzo o nie dbam i cieszę się nimi. I to są sukienki, które na przestrzeni czasu odnalazłam w second handach. I jedną z nich jest ta czarna sukienka, która jest wykonana cała z jedwabiu. Jest to high-end, tak zwana sukienka, która sobie kosztuje około $500. Tutaj się pytałam Was, czy podawać Wam ceny, więc podaję, bo myślę, że chcecie. Tu jedna dziewczyna zresztą mi napisała, że fajnie by było, więc ja za tą sukienkę jedynie dałam $10. Z tego właśnie, jeżeli mnie oglądacie, to wiecie, mam taką babcię, która ma consignment store i raz w miesiącu ma takie miejsce, gdzie wszystko jest po $10. I tam właśnie znalazłam tą sukienkę. Postaram się znaleźć na internecie zdjęcie, jak ta sukienka wygląda oryginalnie w sklepie. Mam nadzieję, że mi się uda, bo niestety nie mam akurat zdjęcia z nią. I ona jest tak wykończona, że wiecie, ma pod spodem taką też jedwabną podszewkę, która jest w takim, widzicie, takich czarno-białych wzorach. Tutaj przy szyi ma jakby wszyte w takie zaokrąglenie, takie, nie wiem, czy to są takie cekinki. Po prostu te wykończenia są, detale przepiękne. Tu zakładki przy rękawkach, wiecie, mikroguziczki tutaj przy rękawkach i tak dalej. Myślę, że taka sukienka jest niezawodna, czy czerwone szpilki, czy czarne, obojętnie co. I śmigamy, czy na randkę, czy nie wiem, na spotkanie biznesowe, do tego zwykła torebka, mała kopertówka lub nie wiem, choćby na łańcuszku jakaś ozdobna i już idziemy. I to jest naprawdę coś wspaniałego, widzicie, nawet tutaj przy zagięciach, przy łokciach ma przeszycia, to naprawdę jest bardzo dobrej jakości sukieneczka. Prosta i na temat, coś takiego. I teraz tak, następna jest w ogóle prześliczna. To mam kilka lat i odnalazłam ją jeszcze w Michigan, jak mieszkałam niedaleko Detroit. I tą sukienkę znalazłam za, nie wiem, $4, a jest tak niezawodna do wszystkiego i to jest Jones New York i jest tak wygodna w ogóle, tak uniwersalna. Wiecie, na Dzień Matki z teściową i byłam w niej na takim show, na którym ilustrowałam, to jest bardzo długa historia, może kiedyś Wam opowiem, jeżeli macie ochotę, co to było, ale tu gdzieś Wam poślę zdjęcie z tego i z moimi ilustracjami, które wtedy wykonałam. I w ogóle, wiecie, nie pocicie się w niej, bo jest taka z takiego cienkiego gaziku i ma takie fajne wykończenia na rękawkach i można ją nawet rozpiąć, ja ją lubię tak, bo wygląda tak bardziej dostojnie, ale możemy ją również, wiecie, rozpiąć i mieć trochę piersi, jeżeli takowe posiadacie, bo ze mną to wiecie, trochę ciężko, więc zapinam się, że niby tak profesjonalnie, a wiadomo o co chodzi. I naprawdę urocza jest, już mi się trochę spiera, ale naprawdę uwielbiam ją i jest ponadczasowa, myślę. I prościutka, wiecie, z tyłu jest tak zakładana. Także taka. A teraz następna. Co prawda to nie jest mój kolor, ale jeżeli się trochę opalę lub dodam sobie mocniejszego makijażu, to wszystko gra. Ja myślę, że ta sukienka, ten kolor, to jest taki bardzo blady, pudrowy róż, ładnie reprezentowałaby się w ciemnych włosach i ciemniejszej karnacji, ale tak jak mówię, jakoś to ogrywam. I ma kieszonki, co oczywiście jest wielkim plusem, jest cięta w literę A, bardzo ładnie wyzgrabnia nogi, jest tak przed kolano trochę, no tak jak widzicie, że takie trochę elementy, które przypominają mi trochę może greckie bogini. I jest cudowna i też znalazłam ją również u tej babci, wszystko za dyszkę, więc ta sukienka też jest za dyszkę i świetna jest, naprawdę. I naprawdę robi wrażenie, bardzo dużo komplementów dostałam, jak miałam ją na sobie, a prosta jest, tak, z pozoru prosta i na temat. Jakbym inne w takich samych, taką samą, tylko w innych kolorach, to chyba bym chciała. Także coś takiego.
Spróbuję Wam znaleźć jakieś zdjęcie, przebitkę oczywiście. Teraz następne. I to jest dziwne, bo nie jestem jakimś ogromnym zwolennikiem wzorów, a o dziwo widzicie, wszędzie wzory pojawiają się w moich rzeczach, ale muszą to być takie, wiecie, wyjątkowe. Nie lubię każdych printów na sukienkach. Raczej przy buzi z jakiegoś powodu wolę siebie w jednolitym kolorze. Ale tak jak mówię, z jakiegoś powodu zawsze odnajduję jakieś piękne sukienki, które tak się bronią tymi wzorami, że zabieram je ze sobą. Także to jest kolejna i to jest vintage. To jest sukienka vintage, która jest wykonana w Szwecji z naturalnego materiału, czyli nie pocimy się w niej, mimo że jest to taka sukienka, powiedziałabym, wiosenno-zimowa, jesienno-zimowa. Specjalnie ta metka nie wygląda atrakcyjnie, ale specjalnie nie ściągam, bo to jest jakby, wiecie, to jest kolektor z PIS, czyli jakby to nazwać, tu Wam gdzieś napiszę. I to jest sukienka z Saks Fifth Avenue, która jest z lat 60., 70. i jest wykonana z bawełny i jest tak cudowna, ma takie urocze kieszonki, wiecie, i tak ładnie wygląda na ciele, że naprawdę coś wspaniałego. Oryginalna sukienka, która naprawdę ma wartość sama w sobie, nie tylko, że jest vintage, ale dlatego, że to jest taki po prostu no, bardzo unikatowa sukienka. I miałam ją na urodzinach rok temu i zdobyłam ją za dosłownie, nie wiem, 4,90 w Ciucholandzie. Jak zobaczyłam, to oszalałam i nie mogłam uwierzyć, że takie szczęście mnie spotkało i jest cudowna, fajna. Bardzo również o nią dbam, piorę ręcznie, wiecie, w delikatnym płynie, zimna woda i tak dalej. Tak jak zresztą wszystkie te sukienki, które, na których naprawdę mi zależy. Także taka. I dwie ostatnie to jest w ogóle moja miłość. Te dwie uwielbiam. Co prawda tą, którą Wam pokażę, teraz nie mam za fajnego zdjęcia, może uda mi się jakieś znaleźć na Instagramie, bo nie mam tutaj za bardzo miejsca w moim domu, gdzie zrobić piękne zdjęcia, a na dół to jest naprawdę proces, żeby zejść na dół i porobić cokolwiek, to jest trudno, bo wszędzie mam ludzi, muszę zjeżdżać windą z 20 piętra, tarabanić się z tymi rzeczami, potem ludzie się patrzą, już jestem cała spocona, wiecie jak to jest, mam nadzieję, trzymajcie kciuki, że w przyszłym roku uda nam się wyprowadzić w takie miejsce, gdzie będę Wam mogła pokazać więcej i więcej stylówek i tak dalej, bo to jest coś, co mnie cieszy i to jest coś, na czym myślę, że się znam. Także to jest sukienka, moja najpiękniejsza zdobycz. Ona naprawdę nie wygląda na wieszaku atrakcyjnie, bo nie ma paska, ale jeżeli zepniecie ją paskiem wiecie, zrolujecie sobie rękawy, podwiniecie, to ona wygląda tak na bogato, naprawdę, jest naprawdę fantastyczna, wiecie, postawicie sobie trochę ten kołnierz i wygląda tak naprawdę jak taka bizneswoman, mogłabym powiedzieć. I nawet powiem Wam tutaj, że ja specjalnie jak podpinam paskiem, zwykły czarny mam skórzany pasek, to specjalnie widzicie, odpinam tutaj tą patkę, to jako sposób, jeden ze sposobów, żeby urozmaicić i tak zakładam to, że ta fala, ta czarna fala się tak jak chodzicie, to uwidacznia i to dodaje naprawdę fajnego efektu. I to jest również sukienka vintage, cała wykonana z jedwabiu, ma przepiękny kolor czerwieni, takie delikatne leopard prints i mam nadzieję, że się zainspirujecie poszukując takich sukienek, bo naprawdę jak ta sukienka jest w ogóle, jak ona leży, to jest coś niesamowitego. No szkoda, że nie mamy lepszego zdjęcia, mam gdzieś jedno, jak byliśmy na rocznicę ślubu gdzieś na statku, ale no to nie jest najpiękniejsze zdjęcie, bo mimo już nie jest zbytnio dobrych fotografii. Tu widzicie z tyłu ma taki mały, fajny rozpierdalacz. Ja naprawdę dbam o detale takie, zresztą powtarzam się 100 razy i też sobie o nią dbam i czekam na właściwy moment, żeby ją ubrać. Aha, i 4,99. No i ostatnia sukienka i to już jest taka sylwestrowa, na wyjście, jak kiedyś będę miała okazję wyjść na jakąś imprezę taką, na jakiś event może, to na pewno ją ubiorę, bo jest wykonana w 100% ręcznie, jest vintage, jest na bogato, leży idealnie i jest przepiękna. Ja to się tak naprawdę cieszę takimi rzeczami, nie wiem. Wykańczana ręcznie i to jest moja sukienka, powiedzmy sylwestrowa, ale tak naprawdę na wyjście, na czerwony dywan, można by nawet powiedzieć. Czy ja muszę komentować tę sukienkę? Przepiękna. Tutaj ma, wiecie, takie trójkątne rękawki z kamieniami, w ogóle trochę waży, powiem Wam szczerze. Te wykończenia tutaj to wszystko zręcznie szyte. Wszystko.
To samo na dole również ma piękne takie trójkąty. Tak się mieni ona w ogóle, każdy detal, to jest normalnie wzór. To, co jest tu wyszyte ręcznie, to jest wzór, który jest, wiecie, pod różnymi kątami. Tu ma, wiecie, pomiędzy tym dalej te koraliki, to jest to samo, to jest nawiązanie do tego. To jest tu, więc jak tańczycie, to ona, wiecie, tańczy z wami. Ona tańczy z wami. I tutaj ma taki rozpierdak również, żeby łatwiej szło chodzić. I to też seksownie dosyć wygląda, jest tak za kolanko. Z tyłu jest troszkę prosta, ma tutaj więcej takiego podłużnego wzoru. Na dole takie motywy, nawet takie liście jakby. No każdy detal jest perfekcyjny. No i tutaj, ja Wam pokażę specjalnie, tutaj jest na biust. Będę musiała kupić do tego takie sztuczne cycki, że tak powiem, z jakiegoś silikonu, bo tutaj raczej stanika się nie daje, to tylko tak bez stanika. I tu również ma wykończenie takich koraliczków. Jest tak drogocenna, że powiem Wam, że ona wisi u mnie w sypialni na ścianie jako ozdoba, bo naprawdę cieszę się, że mogę ją podziwiać. I ta akurat kosztowała chyba z 35 w jakimś consignment store, ale była przecena i chyba ją dosłownie za 15 dolarów dostałam, a warta jest około 600 dolarów, bo to jest wszystko ręczne. I jest tu firma i również podam ją Wam zaraz w opisie, dobrze? Ale oczywiście mam w swojej kolekcji dużo więcej sukienek, ale zostawiam sobie je na inny filmik, żeby Was też tak nie zamęczyć tym wszystkim naraz. Mam nadzieję, że się zainspirujecie i że to Wam da odwagę do poszukiwania swoich sukienek. Nakręcę Wam zdecydowanie filmik, jak ja poszukuję, co ułatwia mi sprawę, na co zwracam uwagę. Myślę, że są bardzo fajne wskazówki i pomoże Wam to wejść w taki świat vintage oraz po prostu poszukiwania w lumpach. Chciałabym również to inaczej nazwać, ja wiem, że jeżeli napiszę lumpą, to jest łatwiej znaleźć taki filmik, ale ja nie uważam, że ja jestem lumpiarą. Myślę, że powinno się to nazywać trochę lepiej, bo moja szafa jest bogata, jest piękna, moim zdaniem oczywiście, ale też jako wartość. Natomiast kupiłam to za grosze. Jeżeli macie jakiś pomysł na coś fajnego, to chciałabym i chciałabym, żeby stał się to taki trend. Także to na tyle. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Zachęcam do oglądania dalszych filmików, do subskrybowania mojego kanału. Dajcie lajka, bo będzie mi miło. Dziękuję, że jesteście, dziękuję, że mnie wspieracie i że chce Wam się to oglądać. Trzymajcie się ciepło. Do następnego.